kto zmieści najwięcej rzeczy do swojego plecaka, wygrywa 200 zł. Ale najpierw losujemy, kto ma mniejszy plecak, ale większy budżet. Kręcimy. Uwaga, uwaga. To nie ja, nie ja mam. Trochę zazdro. Masz mniejszy plecak, ale za to dwa razy więcej hajsu. Proszę bardzo, oto twój plecaczek i twój budżet to 100. Czas, start! Ej. Ja mam taki plan, żeby po prostu na początku szukać rzeczy najtańszych. Typu, jak nagrywaliśmy, żeby kupić jak najwięcej rzeczy za 20 zł, to właśnie ja kojarzę, że były jakieś te rzeczy za złotóweczkę. Mogę kupić wachelek? Tak. A kubeczek do lodu? A w jakiej cenie? To poproszę. A łyżeczkę? Tylko może sobie wziąć. Dobra, super, dziękuję. Mam jeszcze chusteczkę. Nie musimy w tym odcinku akurat kupować rzeczy, możemy też dostawać, więc jeżeli ja mam jakąś serwetkę albo coś takiego, to też jest spoko. Ja już jestem stara i nie wiem, co robię na takim odcinku, czuję się dziwnie. I po prostu zrobimy to powoli. Pierwsze miejsce, do którego chcemy iść, to myślę, że będzie McDonald's, bo tam są tanie sosy. Proszę. Trzeba kupić jak najwięcej rzeczy, jak najtaniej. Sosy są po 2,90 coś. To jeden taki sos bym prosiła. Ewentualnie jeszcze ketchup. O, ketchup chcę. Dobra, no to jak nie ma nic więcej, znaczy, coś to... jeszcze się znajdzie chyba. Co jeszcze mamy? Tak, jak go fajnie. Dobra, to tyle wystarczy. 4,90. Proszę. Ja ogólnie mam 100 zł. Ale kupisz sobie po prostu coś fajnego za 100. No nie, no już kurde, no nie będę ich oszukiwał, wiesz. 26 zł. Mhm, to już będzie 1/4 mojego budżetu. Może faktycznie kupię jedną rzecz? Się sobie jednak tak zrobię. Chodź, poszukamy czegoś. Ja dzisiaj raczej nie wygram tego odcinka. Dlaczego? Mamy budżet 5 dych. Ja wcześniej szedłem tutaj sobie i patrzcie to. Piłka 5 dych kosztuje akurat 49. Jeszcze mi ziko zostanie i słuchajcie. To wypcha straszny plecak. I za złotówkę będę starał się jak najwięcej rzeczy zdobyć po taniości, albo od widzów, albo od kogoś. Sprawi mi to straszną radę, że teraz kupię piłkę zamiast tych wszystkich rzeczy i za złotówkę będę kombinował. Mam prośbę, mam 100 całą. Mogłoby mi pani 50 zł normalnie, a złotówkę jak najdrobniej. Jak najmniejsze przyjmę, jak najlepiej. Ja, dziękuję. Jakąś reklamówkę na przykład na pani za grosika czy coś? To biorę reklamówkę na tego grosika jednego. Teraz widz, grosik. Mam nadzieję, że się zgodzą oczywiście, jeżeli jacyś tutaj są. Papierki będę kupował, takie różne rzeczy. I śmieszę się jeszcze okaże, jak wygram, bo to tylko żarty z tą piłką. Ja te 100 groszy ja teraz zużyję. W tym odcinku akurat muszę być rozsądny. Wbrew pozorom 50 zł to nie jest taka duża kwota. To jest za złotówkę? Całe opakowanie? Super. O, złotówka. Różne przypinki. Czerwoną bierzemy taką niebieską. Oczywiście wszystkie rzeczy są inne, możemy kupować kilka spinek, ale wymóg jest taki, że każda musi być różna. I dobra, wiecie co, ja to schowam, jak ktoś tu przyjdzie, żeby tego nie widział. Ile to wyszło? Karton. 50 zł budżetu, najtańsze jakieś rzeczy, wiadomo. Ja też nie jestem z trzęsień, nie? Także wybaczcie mi, jak będę się krępował nagrywać w takich miejscach. Złotych 50? Spoko opcja, zresztą mi się przyda. O! Stary! Już wiem, co kupimy, ale nie w tym sklepie. Zobaczycie potem, musicie oglądać do końca. Subskrybujcie, lajkujcie, wiecie. Normalnie wygrywamy to. Strasznie mi się chce pierdzieć, ale to mnie nie powstrzyma. 2,50. Bierzemy to, to jest pierwsza rzecz, jaką mamy. Coś takiego. To masz za piątkę, nie? Też za piątkę? No, pewnie, że bierzemy, to jest dycha. Woda. Pewnie, że tak. Idę wymienić. Co, zapakujemy, a co? I tak masz to za plecaka schować. No to. No ale złoty 50, brzmi jak okazja. Jesteś w ogóle ciasny? Tak, to ja. A mogę tą kartkę kupić za 10 groszy? Dlaczego? A za darmo? Za darmo mogę. Dziękuję ślicznie. Mamy trzy rzeczy. Sos, grzanki i ketchup, dobra? Pojemnik na zupę. Proszę. Złoty 50. Co my tu jeszcze mamy? Masz jakiś taki fajny sklep? Poszukujemy czegoś takiego fajnego. Może jakiegoś pluszaczka. Coś, co się zmieści do tego plecaka. Trzeba wybrać najlepszego jakiegoś. I później to rozlosuję na przykład na Instagramie. Na Instagramie? Rozlosuję później ten przedmiot. Macie coś, co mogę odkupić od was za 2 grosze? Byle coś śmieć, nawet jakiś cokolwiek, muszę zdobyć jak najwięcej rzeczy. A nie szkoda jest zapalniczki? Nie. No to daję ci za to grosza. A nie szkoda jest tej złotówki? Jeśli nie, no to mogę też ją odkupić. Dzięki za pomoc, trzymajcie, dobrego ziomka. Kolejne dwie rzeczy. I mogę tę złotówkę zużyć na kolejne? Dobra, dobrze idzie, lecimy dalej. Moi drodzy, zdecydowałem się na zakup jednej, ale za to bardzo fajnej rzeczy. Także prawdopodobnie nie wygram, ale tą jedną fajną rzecz rozdam wam na moim Instagramie. Proszę, wrzućcie tutaj ten Instagram, no już co wam szkodzi. Widzimy się później. W takim razie nie wyłączajcie tego filmu, musicie zobaczyć. Sam w plecaku, co kupiłem. Ja mogłabym na spróbowanie wziąć po jednej rzeczy. Który owoc dla pani? Jeden imbir. I jedno to. Wasabi jest na ostro. Tak, super. Tego kokoska jeszcze jakbym mogła prosić. I kiwi. Miłego dnia. Do widzenia. Zdobyliśmy kilka owoców, także jest dobrze. Idziemy szukać dalej. Czy pani by jeszcze dała kubeczek za 50 groszy? 31 groszy. Za 31 groszy? To poproszę. A ma pani jeszcze jakieś coś takiego taniego? Wafelek? Co da? A może pani napić za 30 groszy też wafelek? 70. Może być. Złotówka i 1 groszy. Jezus, ale super. Dziękuję. Proszę bardzo. O, ja trochę ugryzę, żebyś nie zmarnował, ale będzie sam rożek. A serwetka też się liczy jako rzecz. Chcesz coś? Gumy? Lizaka, stary? To nie moje pieniądze, pamiętaj.
Dziękuję. Na pewno? I tak, dziękuję. Dziękuję pani serdecznie, do widzenia, miłego dnia. To dla ciebie. Aha, bo tu muszę mieć w plecaku wszystko. Zapomniałem o tym. Jaką macie najtańszą bułeczkę? Najtańszą to będzie kajzerka. To kajzerkę, a chleb? Jaki najtańszy? Dobra. To połówkę można kupić. No to połówkę chleba chcę, potrzebuję. Wafelek mogę kupić? Mhm. Wszystko mi swędzi, stary, nie wiem do czego. Normalnie cała twarz mi swędzi. Złoty 5 groszy. Kartą będzie. Odrabiamy się, odbijamy się od dna. O, patrzcie, kto idzie. Fusia! Fusia! Ja się wystraszyłem. Cokolwiek randomowego. I był prąd? Cały nie, no daj pastylkę jedną, będzie git. Potrzebny ci? No nie. No to proszę, dziękuję. Mogę dać ci moją kartkę, której się uczyłam. Teraz ty się nauczysz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Teraz musisz się nauczyć. Chcesz jeszcze pastylkę? A daj. Rzucie, no. Tak? Rzuć, tak. Proszę cię bardzo i powodzenia, życzę. Mam nadzieję, że wygrasz. O, dziękuję bardzo. Ale fajnie. Ej, dobra, szczerze? Spodobało mi się. Jakby to jest game changer, ja tu będę miał gigantycznie dużo rzeczy, a jak przecież wyjmie piłkę na początku, no i będę w szoku. Czy ma pani jakieś tanie rzeczy? To jest za złotówkę, tak? Wszystko z tego pojemnika. O, super. Dziękuję pięknie, do widzenia. Słuchajcie, kupiłam rzeczy po złotówkę, więc jest git. Chowam je tutaj, żeby ich nie pogubić. Nie mam pojęcia, ile mam rzeczy na ten moment. Póki co też kupuję bardzo małe rzeczy, więc tego miejsca w plecaku jest naprawdę dużo. Strasznie wolno, to jest ruchoma, jak to nazwać? To nie są schody, to ma jakąś nazwę? Ruchoma... Zawsze można ogólnie iść po tym. Też prawda. Lenistwo ludzi dopada i widzisz, już ludzie zapominają o podstawowych czynnościach motorycznych. Guma turbo. To biorę na pewno. Się okaże pewnie, że ja kupuję takie drogie rzeczy, oni tam wszyscy, wiesz, po 5 groszy, po 10 to jest max. Czy ma pan coś, co mogę odkupić za grosza, złotówkę, jakiegoś śmiecia, nawet cokolwiek? Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dobrego dnia. Czy mogę dostać jakieś rzeczy za darmo? Albo najtańsze, jakie są? Książka już była i to. A, okej. Czy proszę, mogę wziąć jedną słomkę? Super, dziękuję bardzo, miłego dnia. A też kitę wziąłem. Wezmę, no co? 6,90, 4,3. Dobra. O, Maja, Firek, patrzcie. Hej, jak ci idzie? Dobrze, a co? A dobrze właśnie u mnie. Ty macie najtańszego. Ale tu była kolejka. A, to ja i tak nie chcę do kolejki. Widziałeś, jak się rzucili od razu na mnie? Przepraszam, tu jest kolejka. A przecież ja nawet nic nie chciałem kupić. Ja tylko poszedłem wziąć darmową ulotkę. A my musimy czekać na to. Myślałam, że mi to pan da do ręki. Dobra, chodźmy tutaj obok i zaraz wrócimy po to. Sosy za 2 złote. Pieczek złoty 50. Kurde, no dobra, niech będzie. Czyli mam 4 rzeczy za 6 zł. Dobra, hit. Mam rurkę i mam tom. Dziękuję. Chodźmy dalej. A, tam. Zapomniałam. Chcecie to do torby, czy nie? Nie. Tak, poproszę. Dzięki piękne. Dzięki mega. Dobra, cześć. Szybko. Może być ołóweczek? Ołówek super. Proszę bardzo. Ja za super, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Kolejna rzecz. Darmowa. Nie chcę bardzo zawracać gitary, ale potrzebuję generalnie kupić coś jak najtaniej się da. Jakiś skrawek, nie wiem, wędlinki za jakieś takie dosłowne przysłowiowe grosze. W ogóle nie wiem, ile mam czasu. Super! Będzie smakowało najlepiej na świecie. Miłego dnia, życzę, do widzenia. No i bam, 3 rzeczy mamy, a połowa czek suminęła, stary. Czy masz powiedzieć, że mogę kupić za grosze jakieś świeć, cokolwiek totalnie? Kozak, dzięki bardzo, płacę za to 2 grosze. Zobacz, trzymaj grosza. Dzięki. A ten świeć smaka? O, ten? Potrzebny mam? Trzymaj kolejny bonusik. A to wasze? Ten parago? Nie. Weź sobie. Trzymaj się, smaka. Ej, dobrze mi idzie strasznie, jakiś dzisiaj jest miwik ogólnie. Może mi pani oddać albo sprzedać coś takiego małego nawet? Jakiś na przykład, nie wiem, spinacz. A może mieć naklejki? No pewnie. No, ale takie całe? Nie, no to ja sobie kawałek wezmę tylko. Niech mi pani utnie tak tutaj, takie 3 na przykład, o. Jezu, jak super. Nie wiem, czy możesz mieć różny kolor, bo mam jeszcze pomarańczowe. Nie, muszą być chyba... A inny rozmiar? Tak. Inny? Inny rozmiar to się zaliczy. Na przykład taką rękawiczkę niebieską też. No, pani. No, może pani. Nawet z ręki mogę wziąć. Ty nie jesteś śmiało. Te ręki kosztują więcej. Te z ręki nie za darmo. Rozumiem, bardzo dobrze. Trzeba się cenić w tych czasach. Ja muszę do każdego sklepu iść. Kajrować. Ale pani dzisiaj pięknie wygląda. Ma pani coś za darmo? Dziękuję bardzo, jesteście cudowne. Miłego dnia wam życzę i udanej pracy. Do widzenia. Też mam taką nadzieję, buziaki. Ej, a jak coś zdobędę za darmo, to się liczy? Mieszkanie 44 naprzeciwko kościoła na placu. Oj, tego może już nie będę zdradzał do końca, bo to chyba czyjeś prywatne dane osobiste. Czy ma pani coś takiego taniego za złotówkę? Tylko to muszą być różne rzeczy. To. Biorę, pewnie, że tak. Jezu, ratuje mi pani życie. Inne osoby też tak brały? O, to wie pani. Macie może coś przypadkiem, co mogę kupić za grosze, jakiegoś śmiecia, cokolwiek. O, bilet zużyty, kozak. Trzymaj grosza, stary, biorę. Mam zniżkę do Keblaba, do mojego szefa. To proszę bardzo. Zapalniczki mam, ale to są różne zapalniczki, nie? No dwie inne są. To płacę za każdą osobną. Którą chcesz? Którąkolwiek. No biorę to. Dobra. Lecz nie. Dzięki. Co robisz? Trzymaj się. Dobrego dnia. Dzięki. I strzeże? Mam tak tu. To jest baba.
32. No ale dla kontentu. No co, to się przyda przecież. No nie jakieś serwetki. Dobra, to 50. O, ja chcę tego. Mega dobry jest, polecam. 3,50. No dobra, jak już widzę, jeszcze spróbuję coś odkupić. Ile pani już? 30-40. O, kosztuje 32. Tak, ale mamy teraz... Nabój 20. Ja bym to wziął w takim razie. Spinacz za 50 groszy, nabój do pióra za 50 groszy. Fajnie. Dziękuję pani. Ślicznie, miłego dnia. Życzę, do widzenia. Po 9 minut. Trzeba spiąć dupę. I też jest rzecz, nie? A ten liść laurowy? Nie. To mogę. I to też mogę, o tym karton? Tak. A rureczkę na przykład? No, ty idą biurę! Ty mi zapłacić 70 groszy za wafelkę. A ja mam za grosz. Dziękuję serdecznie za promocję i życzę dobrego dzionka. Helu, cześć. Miski, ty to dobry grasz, moim zdaniem. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Czy jest na przykład opcja u was dostać jakąś papierową torbę za darmo? Za darmo nie. A coś za darmo na przykład macie jakiś, nie wiem, spinacz? Nie, mogę ewentualnie dać ci karteczkę. Dzięki bardzo, jesteś super. Buziaki! Ty, tylko mam teraz dwie białe karteczki. Ale są różnego formatu, najwyżej będę się kłócił. Przepraszam, sorry, że niepokoję. Nagrywam pewien odcinek. Polega on na tym, że muszę wypełnić mój plecak jakimiś najróżniejszymi rzeczami. Ale mam budżet 100 zł. A już wydałem 99 zł i 99 groszy, także została mi normalnie grosz mi został. Teraz pytanie, czy chciałbyś dać mi coś w zamian za tego grosza? W portfelu czegoś posypał. Może być karta moja? Tylko nieważne. No pewnie. Dobra, no to ja bym ci stawił grosz. Pewnie, ja ci przeleję. Jest grosik. Dzięki wielkie. Tak, spoko. Mamy to i mało, to się zmieści do filmu. Mieści się to do plecaka. Bo plecak mamy pełny, ale jeszcze nie pokażę, co tam jest. Jeszcze musi się poczekać. Mam gumy. Ale całe gumy szkoda. A jakbyś mi to urwał? O, no. Dzięki serdecznie. Widzowie, została sama końcówka już u mnie. Może, że jest naprawdę git. Co u pani najtaniej dostanę, jeśli mogę tylko dostać coś najtaniej? Jest pierwsza spinka. Bam. Taka podstawowa. Druga spinaczka już duża taka, nie? O. No, jeżeli pani mówi, że czymś się różni, no to wow, ale śliczna. W ogóle jaka piękna, taka złocista jakby. O, a to jest dopiero... No, kokówka. Lekcja na dziś. To jest kokówka. 66 groszy. Człowieku, raz, dwa, trzy, za 6 wsówek. Dziękuję pani ślicznie, do widzenia, miłego dnia. Lecimy, bo już pewnie nic więcej nie zdążymy zrobić. Teraz zaczyna się bieganina. 15, 16, 17. 8,50, dobra, 5 minut. A coś po złotóweczce teraz? To są wszystkie, a takie coś to będą różne rzeczy, nie? Ej, wygrywamy to. Poproszę. A mogę za darmo, tak? Ale nie, bo już taki mam, to w sumie to się nie liczy i tak. Dobra, bardzo pani dziękuję. Miłego dzianka życzę. Tak jest. Po zwycięstwo. Jakie to są słodkie zepsy. Ja bym kupiła coś takiego. Szotka do kibla różowa, ale super. Złoty 50, bierzemy. Ile jest czasu? 3 minuty. Dobra. To na pewno będzie mało kosztowało, biorę to. To jest po złotówce, biorę. Ja kupię na razie to i zobaczę, ile nam zostało. Jeszcze to będę brała. Dziękuję. Czy mam już pani coś, co odkupię za grosza? Coś śmieć, jakieś cokolwiek jakiegoś przy sobie? Gumka do mazania, kształcie zęba. Może bym pracuje jako higienistka stomatologiczna. O, to się idealnie trafiło. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia, do widzenia. Ej, ale miło pani w ogóle, strasznie fajnie. Zarażasz dobrą energią. Kurde, a miałem cię. Stałem się, miałem zły dzień, a nagle jest jakiś taki super. Macie pan coś po kupę za grosza, brać i przy sobie albo cokolwiek? O, i będzie problem, this is problem. No okej, okay, sorry. Dobra, zestresowałem. Ej, dobra, teraz już mi móc spadł. Ale jestem frajerem. Strasznie się zestresowałem tym wszystkim. Ej, fatalnie to zrobiłem, ale trudno, no życie. Dla mnie to mogę wziąć? Nie. Już nie, już nie. Kupię pięknie. Dwie minuty nam zostały, ale mi się te rzeczy nie wysypały, ja pierdzielę. Zostało mi złoty 60. A tu nic nie będzie pewnie za tyle. O, biorę to. Ale fajnie, soczek. A przecież ja tu nie zapłacę. Ale mi się nadziała. Dobra, no to już będzie całość. Idziemy normalnie tutaj, bo jeszcze nie powiem, o co chodzi. Ale chcę zobaczyć coś. Czapka z daszkiem. 40 zł stać mnie. Nie wiem, ile wydałem na te rzeczy, ale chyba mniej. Stanowczo, więc chyba mi starczy. Generalnie historia jest taka, że jestem kolekcjonerem czapek z daszkiem i mam teraz chyba 30 czapek z daszkiem i staram się zdobywać je w różnych sytuacjach życiowych. Nigdy jeszcze nie miałem czapki zdobytej na odcinku Gen Z. Nie śmiejcie się ze mnie, ja mam po prostu spełniam w tym momencie takie swoje małe marzenie. Stary, minuta. Nie zdążę. Chcielibyście mi tą czapkę, ja wam bliknę zaraz przysięgam, bo muszę bardzo szybko ją kupić. Ja nie macie jak? Tak? Tak. No i mamy. Proszę państwa, ostatnia rzecz. Wiem, że pewnie nie wygrałam, ale jednorożec musi skraść serca i ten wafelek ugryziony. Za ile dostanę u was wafelek? Poproszę. A jesteś tu na przykład dostanę jeszcze za złotóweczkę? Kubeczek. Poproszę też kubeczek. Mamy
Za torbę też poproszę. Za 2 złote są na 3 opakowania na lody. Nie, to za 2 złote też za dużo. Chodzę, mam 40 sekund. Poproszę jeszcze jakieś opakowania na lody. A ile kosztuje gałka lodów? To dajcie jeszcze jedną gałkę lodów. Tylko mam 30 sekund, damy radę szybko, żeby zapłacić chociaż. Dobra, 12. 12 za 7 złotych cygnale. Tutaj, o, super. Ej, nie zdążę. Nie zdążę tego kupić. Kurde, nie. Dobra, nieważne, musimy lecieć. Dwie dychy mamy do wydania. O, jeszcze to. Idę do kasy, kupuję. I po prostu zobaczę, czy mnie na to stać. O, po perfę. Co robiście? Jak masz coś jeszcze, słuchaj, jak masz coś jeszcze, to ja chętnie. Nie wiem, co to jest, ale szczerze biorę. Płacę za kolejną rzecz od razu. Kartka papieru? Czy to już masz? Chyba nie mam kartki. Dobra, daj na wszelki. Biorę. Kozak, ja pierdolę. Dzięki, ej, dobra, już ci. Dziękuję serdecznie za pomoc. Cześć, trzymaj się. A zarobisz się, dobra. Zostały ci ostatnie sekundy. 20 sekund, zostało mi 35 zł. Zaraz po to wrócę, dobra? Dobra. Poproszę to. Okej, nie mam problemu. Czy zdążę? Bój, nie chcę tego. Czy to się liczy? No, nie się liczy. Oficjalnie skończył mi się czas, ale pani jest podczas po prostu kasowania, więc widzimy się na podsumowaniu. Sama nie wiem, ile mam rzeczy. Ostatnia rzecz, którą pakuję do plecaka. Zadzwonił mi właśnie minutnik. O, koniec czasu. Mam kolejną rzecz, udało się. A co ja kupiłem w ogóle? Skin Face Blush. O, super, róż. Dziękuję bardzo. Ej, serio, nie zdążyłbym. To jaka historia piękna. Będę mówił o tym moim dzieciom kiedyś. Jesteś moim bohaterem, stary. Super, dzięki. Jeszcze nawet dyszkę mi przelałeś. Miłego. Nie ma problemu, stary. Miłego dzionka dla was. A czapkę mogę? Dzięki, stary, nie ma problemu. Stary, jestem z nas dumny, serio. Dziękuję wam bardzo. Miłego dnia, buziaki. Nie jestem zadowolony. Znaczy, mam chyba sporo rzeczy, ale mogę mieć więcej, kurczę. Trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się na podsumowaniu w domu Gen Z. Dominik bardzo chce zacząć, więc dajmy mu ten przywilej. Piłka za 49, patrzcie! Serio się tym tak jarałeś? I wiecie co? Wygram ten odcinek. Dostałeś on za darmo? A nie, za 40 minut. To wszystkie inne rzeczy ogarnąłem. Okay. Za darmo. Ja chciałabym się wytłumaczyć, bo myślałam, że trzeba kupić i nie mam rzeczy za darmo. Tylko za 50. Soczek ten pas. To ja mam kartę płatniczą, stary. Co? To ja mam reklamówkę z lodziarni. Pudełko śniadaniowe. Ja mam gumę turbo. Ło, to jest fajne akurat. Co jest? Jedno proszę. Ile dałaś? 32 zł. O, to są schemat. Gąbeczki. Ty! Ja! Ile? 99 zł 99 groszy. Serio? Nie, wy jesteście przesadą. A ja chyba nie zrozumiałem tego odcinka na szmonku. Nie, właśnie ty zrozumiałeś chyba. Nie, róż do policzków z Inglota. Za 29 zł. Co mi robić? O co wam chodzi? Jak nie już chodzi, to chodzi o pieniądze. Ty masz za 5 dych, ona za 3 dych. On ma za 100. 99 zł to jest kawałek wędliny. Nie wiem nawet jakiejś. Na pewno smacznej. To wszystko. Stary, co do nas przyszedł na odcinek po to, żeby sobie 100 wydać. Rozlosuję to na Instagramie. Kafelek. Wiatraczek. Pustka. Pustka. Boże, no nie. No żeby dołączyć do gangu, to ja mam po prostu największy wafelek. Kupiłaś to? Nie. Dostałaś. Tak, znaczy wzięłam sobie. Tuż. Talerzy. Torba z teniego. Cyk, jakaś lotka. Wyciągnę dwie rzeczy, bo jedna bez drugiej nie da rady. Pudełko, a w środku mam z lód. O kurde. Już nie. Dobry. Już nie. A tu tak naprawdę są 3 rzeczy, bo jeszcze jest chusteczka. Ulotka. Spinacz z misia. Pudełko. Chleb tygrysi. Ale super, że taką rzecz kupiłeś. Przelecę. Zapiski. Ja tu masz 2 rzeczy. No właśnie, tak, tak. I jeszcze torba. I zapiski po niemiecku. Na kartce A5. A ja mam jeszcze kubeczek do lodu. Ale nie, no ty masz 3 rzeczy więcej pokazane. No ale to bez sensu, żebym czekał rundę. Po prostu jak skończą mi się rzeczy, okay. To te 3 rundy dłużej są przy stole. Spinka czarna. To jest stówka, kochana. Nie wiem, co to jest. Jakieś mikołaczki. Kajzerka. I tego już nie liczymy. Tak, tego już nie liczymy. Ja mam inne chusteczki, to są dosłownie do dotyku, to się liczy czy nie? Bo to jest taka szmatka, a to są chusteczki. Nie, chusteczki. Nie no, inne są. Zobacz. Dobra, zaliczamy ci. Ja mam rękawiczkę. Łyżka. Skłamałem w poprzedniej rundzie, teraz jest czarna, pustka poprzednia była brązowa. Ale to jest to samo, tego nie zaliczamy. Ja się nie. To jest inny problem. Pani powiedziała, że to jest inna słówka i pani powiedziała, ja tego nie wymyśliłem. Dobra. Nie zaliczamy, wyjątek. Lofelek. O, torba z tego. To ja też dam gumeczki. Opakowanie ho, ho, ho. Słówka duża, tym razem złoto-czarna. Dobra, ta jest duża, no to niech ci będzie. Ta mam lizaczkę. Buni Ninja. Co to? Rurka. To jest chyba guma. Cenówki. Ja mam pomarańczowe. Paragon. Tym razem brązowa, większa psówka. Ja pierdzielę, ten będzie miał 16 w sumie. Ołówek od Wicki. Nie podoba mi się to, że nikt jeszcze nie odpadł poza Danielem. No. Woda mineralna. Przypomnę, że Dominik kupił piłkę za 40. Karta powtarzalna do kebaba. Cenówki.
lodówki białe. Królik w jajku. Kokówka czarna. Dobra, to już jest przegięcie z tymi psówkami. Co to zrobił? Ja Kasiu, mam spinkę. Paragon za darmo dostałem. Łyżeczka. To ja też dam taką spineczkę. Mamy takie same. No. Kupsztal. Kokówka tym razem duża złota. Sos McDonald's. Lizaczek, tekturka od widza. Sówka komunijna z kwiatkiem. Ej, dobra, ile wy tego macie? Opaska z kokardą. Mam torbę, ale w niej był prezent, ale pokażę osobno te rzeczy. Także torba i czekam na następną rundę. Dobrze. Drucik. Papier kiblowy, taki inny. Widelczyk. Ja tu mam prezent, dla Mateusza kupiłem tik taki. Pytałem się, czy chciał, nie chciał, ja bym normalnie zafundowałem. Tak. Ale kurna, szef. Ja mam kolczyk jeden. Ja mam roślinkę. Paragon. Kolczyk za 50 groszy. Tak jak ty. Zestaw sztuczców. O, piknikowy. A moja ostatnia rzecz jest na mojej głowie. O, fajnie. Ale król, okay. Nie słyszę tego. Za ile? Za 39,90. Każdy kupił coś? Tak. To jest wszystko. O Jezu, ej, dobrze ci szło z tymi wsówkami. Ja myślałem, że rozmawiasz temat. Ale no, niestety. Serweczka. Co to jest? Nie wiem. Bilet za 4 zł. Drewniana szpatułka do jedzenia lodów. Oferta pracy w McDonaldzie. Ketchup z McDonalda. O, też mam. Jeżos, wiesz? Jakiś taki łebik. Czyjeś prywatne zapiski odnośnie miejsca zamieszkania, jak się dostać do czyjegoś domu. Skąd? Znalazłem na podłodze w sklepie odzieżowym. Rurka. Grzanki. Mała dynia. Karty partnerowe drukową, której nie ma. Samo opakowanie. Słomka papierowa. Jajko wielkanocne. Odpadam. Koniec? Ale to masz fajnie. Mam małą papryczkę. Gumka dentystyczna od pani stomatologii. Paragon. Długopis. Ulotka o fundacji. Pestka. Ej, solidnie pocisnęliśmy z tymi rzeczami. No, strasznie dużo. Chusteczki. Też mam ulotkę fundacji. Łyżeczka inna. Dzwoneczek jakiś taki. Złotówka. Kupiona od widza za grosze. No i w tym momencie moje rzeczy się skończyły, ale ja mam jeszcze dwie rzeczy ponadto, czyli okay. Jak wykorzystuję pierwszą kolejkę. Cykałaczka. Patrzcie, ile mi groszy zostało jeszcze. Wiecie, co jest najgorsze? Że nie zdążyłem ich wszystkich zużyć i kończę już. Kurde, myślałem, że wygram. Chciałem kupić tę piłkę i jeszcze potem stwierdziłem, że może się uda wygrać, ale pocisnęliście tak mocno. To jest straszna rzecz. Bawcie się dobrze, ja mam piłkę. Pałka cynamonu. Teraz wykorzystuje się moje drugie rzecz. Papierek. I takim oto sposobem ja chyba odpadam, skoro wykładacie dalej. Ale mimo. Dobrze mi szło, co? Dobrze, dobrze mi szło. Szło. No to co? Fajna! Jakaś. Czerwony kwiatuszek. Paragon. Inny. W takim razie ja mam teraz zielonego kwiatuszka. Numerek. Smaka. Już wymyślasz. To ja mam biały, co to jest? Biały. Biały. Wasabi. Żołądź. Imbir. Łupinka orzeszka. Kostka kokosa. To tyle? iPhone. Chyba oficjalnie ten odcinek i 200 złotych będzie na moje. Czekaj, czekaj. Kubeczek. Z parapetu się nie liczy. Ej, grzeba. Idziemy się w następnym odcinku.